Dzień dobry, dziś moim gościem jest poseł Sławomir Nitras. Witam. Kłaniam się, Tak dzień się dobry. zastanawiałem przed, jak pana się powinno powitać. I się śmiałem, ale to byłoby strasznie grzeczne. Nie mogłem, że powinienem powiedzieć: siadaj, Nitras, tak? A ja już siedzę. A przyzwyczaił się pan do siadaj, Nitras? Nie. Jak został pan ulubieńcem Terleckiego? Nie wiem, ale do siadania teraz się nigdy nie przyzwyczaiłem. Czekałem na okazję. Bardzo długo nosiłem to w sobie. Czekałem na okazję, aż Terlecki nie będzie siedział i mu powiem z mównicy: siadaj, Terlecki. I Wzbudziło to ogromne oburzenie pani marszałek Witek, pamiętam. bo to nastąpiło w końcu, No tak? tak, powiedziałem mu: siadaj, Terlecki. No to jest brak kultury. No, myśmy to widzieli. Podoba mi się to w nowym Sejmie, bo wiadomo, że Sejm jest zawsze miejscem, gdzie opozycja próbuje coś zdestabilizować i uniemożliwić sprawne przeprowadzenie obrad, ale podoba mi się to, że marszałek Hołownia, ale nie tylko, bo właśnie przed chwilą obrady prowadziła pani Monika Wielichowska, dzisiaj prowadziła również Dorota Niedziela, pani marszałek Dorota Niedziela, że marszałkowie tej kadencji potrafią zadbać o to, żeby obrady odbywały się w sposób kulturalny. Czyli stanowczo, ale bez Tak, hamówek, tak? dokładnie to chciałem powiedzieć, że potrafią być stanowczy i uniemożliwiają destabilizację Sejmu, ale no nie posługują się takimi brutalnymi i prostackimi, mówiąc wprost, metodami. Wiemy, na czym polega rola marszałka, wiemy, na czym polega rola opozycji. Opozycja w dzisiejszym Sejmie naprawdę może dużo więcej, niż my mogliśmy w Sejmie, kiedy rządził PiS, a W sensie, jednocześnie że więcej 30 no sekund? 15 minut przemawiają nawet. Czasami nawet mówią, że mają tyle czasu, że nie wiedzą, co mówić. Ale jednocześnie marszałkowie potrafią zadbać, panie marszałkini potrafią zadbać o to, żeby te obrady odbywały się w normalnej atmosferze, bez chamstwa, bez takich prostackich uwag odnoszących się do fizjonomii czy do jakichś intelektualnych wyobrażeń o zdolnościach poszczególnych posłów ze strony pana A jak Terleckiego. pan No został i te czasy ulubieńcem zostały. Terleckiego? No też trzeba pytać Terleckiego, nie wiem, ma jakiś widoczny. Jest coś takiego we mnie, co go urzekło. U nas jest taka maniera, żeby ministrów sportu, tych, którzy zostają ministrami sportu, pytać o sport, No chyba trochę słusznie. ponieważ ja odpytywać o tabelę, wyniki, ponieważ ja posła Nitrasa widziałem na stadionach dosłownie świat od Dortmundu po Stambuł, Tak to się nie zdarzyło. będę egzaminu robił, tylko zapytam, w ramach autoidentyfikacji. Proszę o dokończenie zdania. My portowcy? Nie, no, No? ale to jest pewien kłopot. Ja jestem To kibicem jaka jest ta krew? granatowo-bordowa, ale ja jestem i tego nie mam zamiaru ukrywać, że ja jestem wielkim kibicem Pogoni. Mam ją w sercu. Może nie mam wytatuowanej jak inni kibice znani, nawet znacznie bardziej znani niż ja, portowców, ale ja mam świadomość, że odpowiedzialność parlamentarzysty, ministra, jeśli dany mi będzie tę funkcję pełnić, Czyli będzie pan ministrem wszystkich klubów, polega tak? na tym, żeby nie być kibicem konkretnego klubu, tylko żeby zająć się wszystkimi problemami. I to też ważne. Wydaje mi się, że w centrum uwagi powinno naszej nie być sport zawodowy, który jest jakimś dopełnieniem, to jest coś dla wszystkich tych najlepszych, tylko upowszechnienie sportu wśród Polaków, wśród dzieci i młodzieży. My przeżyliśmy takie dwa fenomeny w ostatnich dziesięcioleciach. Z jednej strony ludzie naszego pokolenia bardzo często odkrywali sport w dojrzałym wieku. Ta moda na bieganie, moda na triatlon teraz, moda na jazdę na rowerze. A z drugiej strony widzimy, że to pokolenie naszych dzieci, pokolenie wchodzące w dorosłość, bardzo często, oczywiście są wyjątki, ale bardzo często tej swojej takiej prawdziwej przygody ze sportem nie przeżyło. A pan miał swoją? No ja Co miałem. to było? No, ja myślę, że każdy dzieciak. Biegałem za piłką, jeździłem na rowerze, biegałem. Biegałem na 800 metrów, trenowałem zapasy nawet przez chwilę, co bardzo lubiłem, ale niestety Bo w klubie trenera macie przez. się duży klub biegaczy teraz, nie? Budka Tak, biega, Tusk ale biega, Mycha biega. wydaje mi się, że te pokusy dzisiejszego życia odciągają od aktywności fizycznej i my sobie z tym nie poradziliśmy. Ani infrastruktura sportowa, ani szkoła przede wszystkim chyba trochę nie dogania tej rzeczywistości, nie potrafi w sposób taki skuteczny. A czy WF będzie dalej taką
oślą ławką. Ja nie chcę, tutaj żadnych deklaracji daleko idących składać, bo to wymaga jakichś uzgodnień, ale na pewno... Kiedy zacznie być traktowany jak normalny przedmiot? Mi się... Myślę, że ja nie chcę powiedzieć, że nie jest traktowany. Jeżeli ja widzę jakąś korektę, która jest moim zdaniem niezbędna, to wydaje mi się, że my powinniśmy zrobić wszystko, żeby zajęć WF-u, szczególnie w tych rocznikach najmłodszych, w klasach 1, 2, 3, 4, 5, postarać się wyeliminować konkurencję. Właśnie, żeby nie było tego, że ktoś zawsze stoi na bramce, bo jest na przykład, ma jakąś nadwagę albo mniej utalentowany. Wyeliminować konkurencję, żeby dzieciaki nie czuły się gorsze. Nie wiem, czy jeszcze można mówić nadwagę, bo teraz... Chyba można, no, to są jednak dosyć obiektywne kryteria. Żeby każdy tą swoją przygodę ze sportem przeżył. Żeby nawet to dziecko, które wydaje się, że jest mniej utalentowane, czy ma mniejsze predyspozycje do sportu, żeby znaleźć dla niego taką przestrzeń, żeby tą przygodę sportową przeżył, bo od tego wiele zależy. My jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo dzisiaj nastawieni na taką daleko idącą konkurencję i przebijanie się, a zdrowie, aktywność fizyczna. Każdy, to jest tak jak z bieganiem. Pan ma ogromne doświadczenie biegania, ja również. Ja zawsze moim dzieciom tłumaczę, że biegać trzeba w swoim tempie. Nie wolno biegać tempem, które męczy, tylko takim tempem, które daje radość. Jeżeli twoje tempo to jest 5 km na godzinę albo 6 km na godzinę, to nie musisz biegać 12. Biegaj 6, miej z tego radość, miej z tego przyjemność. Tym bardziej, że mówią, że podobno lepiej się spala w wolnym biegu. Ale to dotyczy wszystkiego. To dotyczy każde dziecko, każdy młody Polak i Polka ma prawo do tego, żeby przeżyć swoją sportową przygodę, swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Taką, do czego ma predyspozycję, co może robić, żeby czerpać z tego przyjemność i radość, bo to jest ogromne źródło radości i przyjemności, tylko trzeba ich tego nauczyć. Czy w ramach, jeśli mówimy o rywalizacji, czy pojedynek sprzed 20 minut między Pogonią a Motorem Lublin daje radość? Mówi ja o panem, panu Czarniku. Ja nie wiem, czy ja mam ogromny szacunek dla Motoru Lublin, bo to jest wielki zespół z wielkimi tradycjami. Zresztą chociaż jest... to jest bardziej żużel niż piłkę. No tak, to prawda. Więc ja mam ogromny szacunek dla Motoru Lublin. Są zresztą tacy piłkarze, których do dzisiaj wspominamy w Szczecinie, wychowankowie Motoru Lublin, chociażby jak Andrzej Rycak. Natomiast ten pojedynek z panem ministrem Czarnkiem, ja się cieszę z tego pojedynku, dlatego że moim zdaniem minister Czarnek coraz częściej będzie obsadzany w tej roli, do której się najlepiej nadaje. Zupełnie nie nadaje się do roli ministra edukacji, ministra nauki, a dzisiaj jest... To jaka to rola? A dzisiaj jest obsadzony w roli awanturnika sejmowego. Wydaje mi się, że w tej roli się bardzo dobrze... Tak trochę wykidało sejmowe. Dobrze się w tej roli spisze i to jest dla niego rola absolutnie napisana. To jest, w tym się spełni i zrealizuje. Jest już pan gotów do przenosin z wiejskiej na Ministerstwo Sportu, gdzie jest plac teatralny? To jest ta niezręczna sytuacja. Nie będę zaprzeczał, że jakieś rozmowy się toczą, natomiast no nie mamy jeszcze... My chcielibyśmy, wie pan, no Polacy też chyba są tym troszeczkę zmęczeni, bo... No właśnie, czy wy jesteście już przygotowani, no tak, bo to 100 godzin zostało. Ale ja myślę, przede wszystkim miałem na myśli to, że my jesteśmy 2 miesiące po wyborach, a dalej rządzi rząd, który przegrał wybory. I myślę, że ta atmosfera zaczyna już być męcząca. I co ciekawe, takie głosy do nas dochodzą. Ona jest oczywiście męcząca dla większości parlamentarnej, bo my nie możemy się wykazać, nie możemy przystąpić do pracy. Ale mam takie sygnały coraz częściej ze strony ministrów i tych, którzy już odeszli, i tych, którzy dopiero przyszli, a już odchodzą, że oni już też są tą farsą zmęczeni, że nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, czy mogą podejmować decyzje. A pana zdaniem, po co jest ta farsa? Bo to przedłużone jest już teraz, no, przepraszam, wiemy, na hamat. Po to, każdego dnia widzimy, no, po to chociażby, żeby Morawiecki mógł powołać nowego szefa KNF-u, po to, żeby rozdać pieniądze, po to, żeby podpisać jakieś umowy, po to, żeby zabezpieczyć się w różnych miejscach, a na końcu może po to, żeby mieli nadzieję miesiąc temu, bo przecież oni to planowali nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko miesiąc czy 2 miesiące temu, licząc się z tym, że uda się zbudować jakimiś metodami nie do końca uczciwymi większość parlamentarną, że uda się kogoś albo przykupić, albo zaszantażować. Ale wydaje mi się, że ten okres krótkiej smuty, że tak ją określę, mija i rzeczywiście... Chociaż transition takie 2-miesięczne w Ameryce jest standardem po wyborach prezydenckich. Może dostaliście przez przypadek więcej czasu na przygotowanie. Ale podobnie jest w Polsce, kiedy mówimy o wyborach prezydenckich, prawda? Przecież prezydent, który wygrywa wybory, nie obejmuje swojej funkcji na drugi dzień. Ale tylko po 3 miesiące. Tak, natomiast wybory parlamentarne w Polsce, wszystko reguluje prawo. Zgodnie z prawem
my powinniśmy mieć już nowy rząd. Oczywiście sztuczkami prawnymi można było ten okres przedłużyć, ale wydaje mi się, że to jest doświadczenie dla wszystkich. I dla PiS-u, myślę, że również dla pana prezydenta Dudy, niedobre. I myślę, że oni wszyscy wiedzą, że to na końcu taki okres, ludzie odpowiedzialni, ja mam takie sygnały, naprawdę, i to od ministrów, którzy namawiani do tych obecnie pełniących funkcje, namawiani do podejmowania jakiejś decyzji na ostatnią chwilę, często wątpliwych prawnie, odmawiali. Mówili, nie, nie, przepraszam, ale to już jest moment, ja nie chcę podejmować decyzji. I to jest taki moment, kiedy tylko ludzie o jakiejś stępionej wrażliwości i stępionej odpowiedzialności prawnej, takiej świadomości odpowiedzialności prawnej, chętnie z takiego czasu korzystają. Chociaż z drugiej strony, powiedzmy, że jakbyśmy spotkali się, powiedzmy, na początku października i nakreślili scenariusze, co to się może zdarzyć, jakby opozycja wygrała wybory, to ten realizowany teraz scenariusz byłby w sumie uznany za pozytywny. Tak. Ja też, żeby być... Ja doceniam szarości. To nie jest tak, że wszystko, świat jest czarno-biały. Ja pamiętam taki moment, ja rozumiem też, znaczy nie rozumiem, nie usprawiedliwiam tego, ale jakby rozumiem logikę, jaką kierował się prezydent Duda. Ja wracam do tej decyzji, którą on podjął, którą pewnie... To niech pan powie, jaką logiką się Kiedy Duda zdecydował się na powierzenie misji Morawieckiemu, nikt nie miał wątpliwości, że robi to dlatego, żeby w swoim środowisku, do którego chce wrócić, w jakiś sposób się uwiarygodnić, a przynajmniej, żeby w tym środowisku nie uchodzić za zdrajcę. Tak, żeby nie uchodzić za zdrajcę. Jednocześnie wiadomo, jaką retoryką posługiwał się Duda, kiedy dochodził do władzy. Przecież prezydent Duda używał dokładnie tego samego języka w stosunku do Platformy, czy w stosunku do Donalda Tuska, jakiego używał Kaczyński. Żadnego innego. I on miał świadomość, że jeżeli planuje jeszcze jakieś działania polityczne, to powierzenie przez niego funkcji premiera Tuskowi zostanie wykorzystane przez jego przeciwników w PiS-ie w przyszłości. Ale chcę zwrócić uwagę na drugi element tej decyzji. Ponieważ my wtedy bardzo realnie baliśmy się scenariusza, że na przykład kiedy, a przecież były takie pomysły w głowie Kaczyńskiego, się urodziły i one były wyartykułowane, że kiedy na przykład marszałkiem seniorem zostanie powołany pan Terlecki, to on po prostu nie dopuści do zaprzysiężenia posłów, w ten sposób wstrzyma całą procedurę albo wręcz, no to byłaby jakaś forma zamachu stanu wręcz, ale on był na pewno do tego zdolny i był do tego gotowy. Czyli chce pan powiedzieć, że Duda mógł się zachować gorzej, tak? Mógł się zachować gorzej. Wydaje mi się, że to był moment, w którym on się realnie przestraszył scenariuszy pisanych przez Kaczyńskiego. On się bał, że zostanie wciągnięty w scenariusz, którego skutków nie jest w stanie do końca... Dobrze, myśli pan, że oni jeszcze... Dlatego wskazał polityka opozycji. Szykują jakąś niespodziankę jeszcze, czy już gładko teraz te 100 godzin minie? Bo my się tak trochę prześliznęliśmy, bo to nie było gładkie 2 miesiące. Ten raport Cęckiewicza i Zybertowicza, tak zwany raport, to też była próba destabilizacji. No, wie pan, no mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wydawałoby się poważni ludzie. Przypomnę, że pan Cęckiewicz to jest jeden z najbliższych współpracowników pana Macierewicza, wiceszefa PiS-u. Pan Zybertowicz jest cały czas doradcą prezydenta Dudy. Ja po resztę tych nazwisk nie pamiętam, ale zgaduję, że... Przepraszam, jeszcze pana z Wel w środku, Grajewski, Weljak. Welsenk? Nie, Grajewski. Nie, tak, Grajewski. To jest doradca, kiedyś doradca pana marszałka Kuchcińskiego, później doradca pana Kuchcińskiego jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych. To są ludzie bardzo, to są najbliżsi doradcy polityków PiS-u. Przecież oni podjęli próbę wyeliminowania, na chybił trafił trochę. Połowy rządu. Dlatego pytam, myśli więc, pan, że to jest koniec tej zabawy z ich strony, czy jeszcze jakiś numer wytrzał? Myślę, że słowo zabawa użyte przez pana jako pewien charakter przenośni, ono jest tu jak najbardziej zasadne, dlatego że widać groteskowość tych poczynań. To są kapiszone i wydaje mi się, że te działania PiS-u są coraz bardziej bezsilne. To widać, że to po prostu jest już taki skowyt, tak? Którego prawie nie słychać, prawda? Więc ja jakoś się szczególnie nie obawiam tego, że oni są jeszcze w stanie coś A jak pan zrobić. Myśli, czy rozmawiacie z koleżankami, z kolegami, jak ten polski transfer of power za parę dni w przyszłym tygodniu będzie wyglądał? Spokojnie, czy z jakąś klasą, kurtuazją, czy tak raczej, przepraszam, na rympeł?
Cieszy mnie ten sygnał, nie wiem, to nieoficjalna informacja, ale cieszy mnie ten taki sygnał, który poszedł z Pałacu Prezydenckiego, że już pali licho ten 13 poranek. My to przeżyjemy, ale że jest przez prezydenta wskazana data zaprzysiężenia rządu. Nie wiem, co prezydent powie. I to jest 13 teraz? Takie informacje za pośrednictwem dziennikarzy tak naprawdę poznajemy. Ale pan by się spodziewał, że pan Morawiecki na schodach kancelarii powita Donalda Tuska? No to jest dobre pytanie, nie wiem tego. Wiem, że ten jeden z ministrów posłów jednocześnie powiedział mi, że żałuje, że akurat nie jakiś szczególny jastrząb pisowski, powiedział mi, że żałuje, że nie dane mu będzie przekazać resortu, bo on ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i ważnych rzeczy z jego punktu widzenia, a osoba, która przyszła do resortu i jest tam 2 tygodnie, tak naprawdę nie będzie nawet w stanie przekazać tych kluczowych kwestii, no bo skąd ma je znać, prawda? A pan na randkę z panem, kto tam? Nie, tam jest pani. Już nie ma pan Bortniczuka. Nie, jest pani minister, przepraszam, jeszcze nie zdążyłem przyswoić jej nazwiska. Przepraszam, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś obraźliwie, po prostu nie pamiętam, nie chcę też przeinaczyć. Ale też to powiem panu też szczerze, w moim, jeżeli tak będzie oczywiście, jeżeli ja do tego resortu wejdę, ja wolałbym porozmawiać z panem Bortniczukiem, który tam spędził kilka lat, i który niewątpliwie dużo serca włożył, ja tego nie kwestionuję. No, to mogę mieć wiele uwag. Trudno go znaleźć w Sejmie, nie? No tak, ale mówimy o pewnym zwyczaju jednak oficjalnym, prawda? Do gabinetu herbata. To nawet nie chodzi o ten gabinet, nie chodzi o tą herbatę, tylko chodzi o to, że to nie jest tak, że ja mam, czy my mamy poczucie, że nie warto słuchać w ogóle tego, co się w resortach dzieje. Możemy mieć w wiele sprawach różne zdanie, ale wysłuchać tego, co robił tam, co robili ludzie w resortach, którzy tam kilka lat spędzili, to jest również z punktu widzenia państwa pewna wartość, pewna ciągłość, pokazanie pewnej klasy. I mimo, że te relacje obecnie są w Polsce zdewastowane, to pod tym względem też się źle stało. I mówię, ja osobiście uważam, że to jest źle, że taką fastrygę wymyślono, czy taką dziwną konstrukcję, ale wiem, że wśród ministrów, którzy odeszli, też jest wielu takich, którzy żałują, że nie będą mogli wysłuchać, co mają do powiedzenia. W ostatnich dniach karierę pewną robi stwierdzenie, nie możemy być tak jak oni. Idą za tym pewne postulaty, według mnie dziwaczne, nie chcę w konkrety chodzić, ale co, jakby pan interpretował hasło generalnie, nie możemy być tak jak oni. Wy nie możecie być tak jak oni. No, ja nie chciałbym skończyć i jako taki arogancki człowiek, nie chciałbym być arogancki jak Terlecki, nie chciałbym być bezczelny jak Czarnek, nie chciałbym być niekulturalny jak i kłamliwy jak Morawiecki, nie chciałbym być tak, przepraszam, bo to przenośne, ale tak upasiony publicznymi pieniędzmi jak Brudziński i jego Ferajna. Nie chciałbym, żebyśmy zawłaszczali spółki. To nie jest kumpel ze Szczecina. Wie pan, ludzie się zmieniają na przestrzeni lat. Ja pamiętam Brudzińskiego, my się w bardzo ciekawy sposób poznaliśmy, to było jeszcze na studiach. Ja go pamiętam, jak on taki, on był szczupły wtedy bardzo. On jeździł takim... Wszyscy kiedyś byliśmy. No nie wszyscy, ale on był. A niektórzy zostali. On jeździł takim starym maluchem. I tak ciekawe to było, maluch to był taki samochód dla młodszych, którzy tego nie pamiętają. On miał tego malucha takiego, że ja się z tego nie śmieję, tylko po prostu wspominam, że on, klamka mu wypadała i on, żeby nikt mu tego samochodu nie otworzył, tą klamkę, która była taka metalowa, zabierał ze sobą na zajęcia. My kończyliśmy studiowaliśmy w tym samym instytucie. I chcę przez to powiedzieć, że on był bardzo skromnym człowiekiem, takim chłopakiem prostym, gdzieś tam z jakiejś niewielkiej miejscowości na Podhalu, czy w Małopolsce, nie wiem dokładnie skąd on jest. I na moich oczach, w ciągu tam powiedzmy 30 lat, no bo tyle lat minęło od tego zdarzenia, on się stał takim klasycznym bonzo, niewiele różniącym się od takiego PZPR-owskiego kacyka lokalnego, którego ja pamiętam. Ja nie chciałbym pójść tą drogą. Niech pan popsychologizuje. Jesteście na tych samych studiach, mieszkacie w samym mieście, czy wiele was łączy. On też sport lubi. Nie wiem, czy on chyba sport nigdy nie lubił. I najpierw nagle drogi wam się rozjeżdżają kompletnie. Co jest kluczem pana zdania? Pewnie jakiś charakter, pewnie jakaś zdolność do oceny tego, co jest dobre, a co złe. Myślę, że w przypadku takich ludzi... Brodziński jest dobrym case'em, bo to
Bo to nie jest człowiek z natury zły, to jest Ja człowiek... wie pan, pamiętam, że wydawało mi się, że pan Joachim jest równym chłopem. Zdarzało mi się spotykać go na ulicy, opowiadał, jak się przynosi do Warszawy, tak. Mówił o dzieciach, no o szkołach. Moim zdaniem, normalna rozmowa. Moim zdaniem są ludzie bardziej odporni na władzę lub mniej odporni na władzę. Ludzie o pewnej perspektywie szerszej, widzący konsekwencje swoich działań, wiedzący, co wolno, co nie wolno. I są ludzie, którzy są zaślepieni pewną ideologicznym takim zacietrzewieniem, którzy uważają, że tylko oni mają rację, wierzą w jakiegoś patrona, ale nie chcą używać lidera, bo Kaczyński jest raczej takim patronem, który dba o dobrostan tych swoich ludzi, niż realnym liderem, który w jakąś stronę ich prowadzi. I człowiek idzie potem na kompromisy, coraz większe, coraz większe, coraz większe, aż potem na końcu wydaje mu się, że prawda jest tylko jedna, leży tam, gdzie ja i moi kumple, a wszyscy inni to są źli ludzie. Pan powiedział potem... o marszałkach Sejmu. Co się jeszcze w Sejmie, w polityce pozmieniało? Jak, gdyż tak powiem, w aurze, w mowie ciała, jak pan czyta? Niewiele się zmieniło. No, jakby pan zaprosił posła PiSu, to by pewnie panu powiedział, że kwitła demokracja do października, a teraz jest zamordyzm. Więc wszystko zależy pewnie od pewnej perspektywy. Na pewno jest trochę tak, że wyborcy, których była zdecydowana większość, którzy mieli dość PiSu, mają pewną taki moment satysfakcji, że jednak odbiliśmy Polskę. Z drugiej strony ja mam takie poczucie, że i to jest takie poczucie dominujące u mnie. Oczywiście my jesteśmy tego beneficjentem, w pewnym sensie na to zapracowaliśmy swoją pracą, że ludzie nam powierzyli rządy. Ale taką dominującym poczuciem moim jest to, że w bardzo trudnym momencie państwo polskie się obroniło, że w momencie, kiedy my naprawdę byliśmy na daleko, już w takim wirażu, gdzie żwir się sypał na bok i samochód już był prawie poza drogą, gdzie, jak to mówi się, koła lewe już złapały pobocze i wyrzucało nas z drogi, że instytucje państwa, sądy, samorządy, dzisiaj mówiliśmy o wyborach kopertowych, obywatele, NGOsy, media, uratowaliśmy Polskę. Polska jest silna, Polska się obroniła przed ludźmi, którzy chcieli sprowadzić ją na drogę autorytarną. Czy możemy dyskutować, czy to był autorytaryzm miękki, twardy, ale nie ulega wątpliwości, że to nie była demokracja. Za bardzo zmienił. Niech pan mi odpowie na pytanie, jak pana, człowieka wierzącego, jak z pana udało się zrobić tego Robespiera, który będzie piłował katolików? Jaka była mechanika tego? Polska to jest w ogóle bardzo ciekawy kraj. Ja pamiętam taką książkę, wywiad Rzekę z Jarosławem Kaczyńskim z lat 90., których on przestrzegał przed takie słynne tego powiedzenie. Dechrystianizacją. Tak, że ZHN zdechrystianizuje Polskę. On mówił o tym, jak państwo musi być świeckie, jak trzeba bardzo wyraźnie okiełznać ten żywioł, że religię trzeba oddzielić od państwa. Wielu wtedy powątpiewywało, ja pamiętam to w latach 90., czy w ogóle prywatnie, co jest oczywiście jego sprawą. Czy Jarosław Kaczyński jest w ogóle człowiekiem religijnym. A z drugiej strony, ja nie jestem pierwszą osobą. Proszę zwrócić uwagę, ja pamiętam, jak symbolem znienawidzoną, osobą znienawidzoną przez środowiska religijne, czy takie ortodoksyjnie katolickie, była na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jest głęboko religijną katoliczką. Pamiętam, jak rząd Hanny Suchockiej, która jest głęboko wierzącą osobą, obalała narodowa katolicka prawica w Polsce. Więc takie paradoksy, a z drugiej strony widzę w Sejmie ostatnio, kiedy składaliśmy ślubowanie, Mariusza Kamińskiego, który jakieś 10 lat temu jeszcze mnie przekonywał, że on jest w ogóle niewierzącym człowiekiem, że jest agnostykiem, który mówi, tak mi dopomóż Bóg w czasie ślubowania. Nie, ja nie mówię. I kiedyś mówiłem w roku 2007, chyba nawet w 2005, przepraszam, i w 2007, kiedy pierwszy raz startowałem do Sejmu. I u mnie w tej materii, głęboko sobie to przemyślałem, nastąpiła pewna zmiana. Uważam, że jesteśmy innym państwem. Uważam, że dzisiaj te słowa w Sejmie, Mariusz Kamiński, niewierzący, jest tego najlepszym przykładem. Dzisiaj słowa, tak mi dopomóż Bóg, wymawiane w Sejmie, nie świadczą o mojej religijności lub jej braku, tylko są pewnym świadectwem politycznym. Czy podoba mi się obecna rola Kościoła w Polsce, czy mi się nie podoba. Ponieważ mi się rola Kościoła w Polsce i kierunek, w jaki hierarchia prowadzi tę wspólnotę, prowadzi, nie podoba, to ja nie chcę tego firmować. I uważam, że to jest klasyczny przykład. Oczywiście rozumiem tradycję i ja nie odbieram prawa innym do tego, ale to jest klasyczny przykład, kiedy mój ojciec, który mnie o to pytał, bo jest osobą religijną, uzyskał ode mnie odpowiedź taką.
o ile ja w kościele nie mam prawa głosować, bo nikt mi nie pozwala w kościele głosować, to w Sejmie nie będę się modlił. Jak rozdzielamy, to rozdzielamy. Czego obywatel Nitras oczekuje od obywatela Tuska? Co chciałby pan usłyszeć w jego exposé? To stawia mnie pan znowu w niezręcznej sytuacji, bo ja mam nadzieję, że przed wystąpieniem pana premiera będę miał okazję powiedzieć mu, co chciałbym, żeby tam ujął. Niech pan powie łaskę. No właśnie, no wie pan, no jeżeli mam powiedzieć to jemu, to nie chciałbym tego mówić publicznie. Myślę, że obowiązuje też nas trochę pewna lojalność. Wszyscy prezentujemy lidera. No dobrze, tak może bez dosłowności, ale no to bez dosłowności, pewien typ przesłania. Bez dosłowności wszystkich nas obowiązuje pewna lojalność. Exposé wygłasza premier. Ja za pewien zaszczyt i honor sobie traktuję to, że mam prawo mu powiedzieć, co uważam, że powinno w tym exposé się znaleźć. W związku z tym pewna formuła mnie obowiązuje. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że to będzie exposé, które będzie słuchane zarówno przez Polaków, jak i będzie słuchane na świecie. Polska jest dzisiaj na oczach całego świata. Tak jak widzimy te niepokojące cały świat sygnały z wielu miejsc, z Ukrainy, z Rosji, z Chin, z Bliskiego Wschodu. Tak Polska jawi się dzisiaj, mam nadzieję, że to nie będzie tylko moment, jako taka iskierka nadziei, która się pojawiła w demokratycznym świecie i na pewno Donald Tusk będzie o tym pamiętał i że to musi być przesłanie, które z Polski płynie również do krajów europejskich, naszych partnerów, które będzie słuchane w Waszyngtonie, które będzie słuchane w krajach środkowej Europy, które mam nadzieję znowu zobaczą w Polsce pewnego lidera naszego w Europie i na świecie. A Polacy usłyszą... Czyli to będzie trochę exposé, myśli pan, urbi et orbi, tak? Nie, no myślę, że Polska odgrywa na tyle istotną rolę dzisiaj w świecie, że przyszły premier polskiego rządu, szczególnie premier Tusk, którego postać na świecie nie jest anonimowa przecież, nie tylko ma prawo, ale i obowiązek powiedzenia, jak Polska widzi świat, jak Polska chciałaby ten przyczynić się do tego, że świat będzie bezpieczniejszy i że współpraca na świecie zwycięży, a nie tylko konkurencja. Wydaje mi się, że tego bym się po nim spodziewał. A Polacy, mam nadzieję, usłyszą, że Polska jest dla każdego. Że oczywiście trzeba osądzić ludzi, którzy łamali prawo, ale że naszą intencją jest zbudowanie Polski kraju, w którym ludzie nie tylko w rodzinach, ale inaczej, nie tylko publicznie potrafią ze sobą rozmawiać, ale nawet w rodzinach potrafią ze sobą rozmawiać, zadam znaleźć pan komplementu pod adresem marszałka Sejmu, ale jesteśmy dorośli, wiemy, że 200 metrów stąd zaczęła się parę tygodni temu kampania prezydencka. Czy jako przyjaciel i bliski współpracownik prezydenta Trzaskowskiego nie jesteście troszeczkę zaniepokojeni, że to już wyścig trwa, a wy z tyłu? Nie, no wie pan. Ja wcale nie uważam, że my jesteśmy z tyłu, dlatego że sondaże, które się ukazało kilka, już po wyborach parlamentarnych, już po objęciu nawet przez Szymona Hołownię stanowiska marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, przypomnę, pokazują, że liderem sondaży prezydenckiego jest Rafał Trzaskowski. A my nie mamy zamiaru zasypiać gruszek w popiele. Dzisiaj rano czytałem wywiad z panem marszałkiem Hołownią w Rzeczpospolitej, gdzie on mówi, że cieszy się na ewentualne konkurowanie z Rafałem Trzaskowskim i wie, że to będzie dobry wybór dla Polaków, ciekawy wybór dla Polaków, demokratyczny, uczciwy pojedynek. Nam brakuje. Proszę pamiętać, że Rafał Trzaskowski ma poczucie, że spotkała go daleko idąca nieuczciwość. On startował w wyborach, które nie były równe. Nie spodziewamy się fauli jakichkolwiek ewentualnie po kandydacie Hołowni. Uważamy, że to jest dżentelmen, który potrafi prowadzić kampanię uczciwie. Niech Polacy wybiorą najlepszą drogę dla Polski. A nie ma poczucie, że gdyby zrobił wszystko, co powinien zrobić jako demokrata, to w Pałacu Prezydenckim dzisiaj był człowiek, który się nazywa Trzaskowski? Ja znam te zarzuty i ta prawda o tej historii nie jest czarno-biała. Oczywiście Szymon Hołownia mógł zrobić więcej, nie ulega. Badania też pokazały, że część jego elektoratu nie poszła, nie zagłosowała. Myślę, że część z tych osób tego żałuje. Podobnie zresztą było z elektoratem lewicy i wieloma liderami lewicy, szczególnie partii Razem, którzy pokazywali dystans i pewnie historia Polski potoczyłaby się inaczej i lepiej. W innej sytuacji byłby również dzisiaj nasz rząd. Może nie doszłoby w ogóle do drugiej, w ogóle ta kadencja trwałaby krócej, pisowska.
Wydaje mi się, że nie ma polityka, który nie popełniał błędów. Trzeba patrzeć do przodu. Wydaje mi się, że Szymon Hołownia jest solidnym partnerem, z którym będziemy budować większość parlamentarną. Życzyłbym sobie, żeby ta współpraca ułożyła się jak najlepiej. I mam nadzieję tylko, że kampania prezydencka będzie toczyła się w takiej atmosferze, jeżeli oczywiście obaj panowie będą kandydatami, że ona nie wpłynie negatywnie na współpracę w ramach koalicji. Czy pan człowiek... A wygra lepszy, moim zdaniem, Rafał Trzaskowski. Czy pan człowiek, który kocha sport, na ołtarzu Ministerstwa Sportu nie będzie musiał złożyć swojej miłości do sportu? Będzie pan miał czas na wyjazdy, mecze? Na pewno nie złożę na ołtarzu mojej aktywności. Będę dalej uprawiał sport, bo jest ono mi potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować. Czuję się po prostu z tym lepiej. Natomiast tak, jeżeli będę oczywiście, bo to też muszę znowu po raz kolejny zastrzec, chociaż... Chociaż nie, wiemy już... Dobra. Nie, no jeszcze nic nie wiemy. Natomiast tak, czasami niektórym się wydaje, że moje życie będzie polegało na tym, że ja będę ciągle jeździł na jakieś mecze. Wydaje mi się, że niestety będzie zupełnie inaczej. Czy na igrzyska pan też nie pojedzie? Tego nie wiem. Nie wiem, czy to należy do moich obowiązków, czy nie. Nigdy nie byłem na igrzyskach olimpijskich i pewnie to jest marzenie każdego kibica sportowego zobaczyć igrzyska. Nie wiem, czy będę na igrzyskach. Prywatnie zapytałem, zanim zaczęliśmy, bo widziałem pana na meczu w ostatnim finale Ligi Mistrzów. W tym roku, w przyszłym roku w Londynie, Wembley. Chyba coś... nie. Nie? Nie wydaje mi się, żebym miał... Z powodów taktycznych? Nie, z powodów takich, że będę... To była w ogóle wyjątkowa sytuacja, ten Stambuł i ten finał Ligi Mistrzów, dlatego że to był prezent od moich przyjaciół dla mnie z okazji 50. urodzin. Obawiam się, że na 51. urodziny nikt mi takiego prezentu nie da. Muszę chyba poczekać do 60. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzięki.